Aussichten herzustellen. Oder ist eine andere polnische Regierung das vielleicht? Ich will von den deutschen Grenzen das Element der Unsicherheit, die Atmosphäre. Był schyłek gorącego lata, ostatniego przed wybuchem wojny. W sierpniu 1939 roku atmosferę podgrzewała dodatkowo sytuacja polityczna między III Rzeszą a Polską. Każdy mówił o żądaniach Adolfa Hitlera wobec sąsiada, mobilizacji i tym, jak szybko sojusznicy rozbiją Wehrmacht w razie ataku na Polskę. Do świtu 1 września 1939 roku zostawało mniej niż 10 godzin. Zegar odliczający początek jednej z największych tragedii w historii ludzkości tykał nieubłaganie. Napięcie odczuwane było szczególnie w obszarach przygranicznych Niemiec z Polską. Na Śląsku, tuż po zachodzie słońca i dosłownie kilka kilometrów od granicy z Polską, w kierunku radiostacji w Gliwicach skradała się mała grupka mężczyzn w cywilnych ubraniach. Budynek radiostacji służył generalnie do retransmisji programu rozgłośni Reichsender Breslau. Dzięki gliwickiemu przekaźnikowi jej audycje były słyszane po obu stronach granicy dzielącej Górny Śląsk. Audycje, rzecz jasna, w języku niemieckim. Teraz, w czasie największej słuchalności, do domów Ślązaków słuchających wieczorem 31 sierpnia programu miało dotrzeć przez etar zaskakujące hasło. Uwaga, tu Gliwice, radiostacja znajduje się w rękach polskich. Przebrani za rzekomych powstańców walczących o polski Śląsk prowokatorzy próbowali przekonać wszystkich, że Polacy zajęli radiostację w Gliwicach. Dla upozorowania ataku podrzucili nawet zwłoki. Dzięki temu propaganda Goebbelsa mogła w końcu wejść w decydującą drugą fazę. Wrzucić tryb wojenny. Wydarzenia w Gliwicach były preludium wybuchu II wojny światowej. Dziś opowiem historię człowieka, który tą wojnę de facto rozpoczął. Wspomnę także pierwszego z milionów Polaków, których Niemcy zabili w czasie wojny. Tą naszą pierwszą, symboliczną Bogu Ducha winną ofiarę. Cześć, nazywam się Cezary Korycki i zapraszam Cię na cykl podcastów, który przygotowaliśmy z Franciszkiem Pałacem z Okruchów Historii. Specjalna seria Historia II wojny światowej, jakiej nie znacie, to mało znane opowieści o bohaterach wojny, zupełnie nieprawdopodobnych wydarzeniach i kulisach największego konfliktu zbrojnego XX wieku. Zapraszam Cię do subskrypcji kanału na YouTube, gdzie podcast jest dostępny jako materiał wideo. W opisie znajdziesz także link do playlisty, czyli katalogu dotychczasowych odcinków z naszej serii. Ale zanim zaczniemy opowieść o jednej z najciekawszych historii września i człowieku, który rozpoczął wojnę, dodatkowo ważny apel. Jak wiecie, na Facebooku dzieją się często rzeczy dziwne i zasadniczo nie jest on przyjazny dla twórców, którzy piszą o historii. Często ci twórcy są wobec Facebooka zupełnie bezradni. Współtworzący ten cykl Franciszek Pałac stracił swój fanpage, a ja chciałem mu pomóc w reaktywacji, gdyż na Okruchach można było zawsze poczytać ciekawe wpisy. Zapraszam Cię zatem do polubienia nowego fanpage'a Okruchy Historii, pisane bez spacji. A teraz wracamy do historii sprzed ponad 84 lat. Kiedy wybuchła II wojna światowa? To pytanie niczym ze szkolnej klasówki. W Polsce odpowiedź jest oczywista, wszyscy wiemy, że 1 września, ale o której godzinie i gdzie? Ta odpowiedź nie jest i nigdy nie była jednoznaczna. Wiadomo, że gdy już niemieckie wojska wkroczyły do Polski, zatroskany o los swoich rodaków, Hitler, przemawiając w Reichstagu, informował: niedawno, w ciągu jednej nocy, doszło do incydentów granicznych. Dziś wieczorem było ich 14, tym 3 bardzo poważne. Miało to usprawiedliwiać i uzasadnić niemiecką agresję. Symbolem wybuchu II wojny światowej jest ostrzał Westerplatte 1 września 1939 roku. Jeszcze przed wschodem słońca o godzinie 4:47 komandor Gustav Kleinkamp, dowódca okrętu szkolnego Kriegsmarine Schleswig-Holstein, wydał rozkaz otwarcia ognia w kierunku wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte. Choć ten atak niemieckiego okrętu był przez lata wielkim symbolem początku wojny, to przecież 12 minut wcześniej miało miejsce zbombardowanie Wielunia, będące także ogromnym symbolem okrucieństwa Niemców atakujących z powietrza nie mające znaczenia strategicznego miasteczko i jego cywilnych mieszkańców.
Tym samym Wieluń ostatnio został uznany za to pierwsze miejsce, w którym ginęli Polacy. Tylko że tropy pierwszych wystrzałów wojny wiodą jednak jeszcze do wcześniejszego czasu. Premier Felicjan Sławoj Składkowski miał stwierdzić, że 1 września 1939 roku, już o 4:30, a więc na 10 minut przed zrzuceniem pierwszych bomb na Wieluń, otrzymał od wojewody poznańskiego Ludwika Bociańskiego wiadomość o niemieckim ataku lotniczym na Ostrów Wielkopolski i Poznań. Minutę przed bombardowaniem Wielunia o godzinie 4:34 nastąpił nalot nad Trzew. Już o godzinie 4:26 niemieckie samoloty wystartowały z lotniska pod Elblągiem i dla zmylenia czujności żołnierzy polskich nadleciały od strony południowej. Z odnalezionych niedawno dokumentów wynika, że być może nawet wcześniej Niemcy przekroczyli granicę w okolicach Rybnika. Mowa o meldunkach Armii Kraków opisujących walki 1 września. W telegramie z sygnaturą A29/21 znalazł się wpis. Na bezpośrednim przedbolu Rybnika własne oddziały zauważyły o godzinie 3:14:30 nieprzyjacielskich czołgów. Niemcy byli w swoim ataku bardzo konsekwentni, bardzo wyrafinowani, a w trakcie wojny z Polską działali nie tylko na poziomie militarnym, ale także propagandowym oraz wywiadowczym, produkując różne prowokacje i siejąc zamęt w polskich szeregach. Zresztą, jeszcze zanim zaczęła się wojna, w prasie niemieckiej donoszono o systematycznych prześladowaniach Niemców mieszkających w Polsce, ekstremizmie Rzeczypospolitej i zagrożeniu, jakie Warszawa szykuje dla pokoju. Później już po ataku 1 września Niemcy stosowali metody niczym zdefiniowanej dziś wojny hybrydowej. Działania, na które wcześniej nie wpadła żadna armia starej, dobrej Europy. Do tych zabiegów należało opanowanie eteru, nadawanie fałszywych polskich audycji z podrobioną oprawą dźwiękową, nadawanie rzekomych komunikatów władz zarządzających ewakuację i wreszcie wykorzystanie paniki społeczeństwa do zablokowania polskich dróg, uniemożliwiając tym samym swobodne manewrowanie polskich oddziałów w wojnie obronnej. W wioskach i miasteczkach przygranicznych pojawili się rzekomi uciekinierzy, często przebrani w mundur polskiego żołnierza lub policjanta. Nawoływali ludność do ucieczki. Opowiadali potworne wieści o morderstwach, jakich dopuszcza się wojsko niemieckie. W szeregu wypadków fałszowano polecenia polskich władz administracyjnych, nakazując sołtysom wyruszenie wraz z ludnością w głąb Polski. W powiecie świeckim przyłapano na przykład fałszywego policjanta, rozwożącego podobne rozkazy napisane na blankiecie starostwa, jak się okazało, sfałszowanym. W okolicy Gniezna pojawił się oficer polski w otoczeniu kilku żołnierzy i począł wydawać rozkazy ewakuacji wsiom, rzekomo w imieniu dowództwa okręgu korpusu. Wskutek nieostrożności jednego z towarzyszących mu żołnierzy zdemaskowano całą grupę jako agentów niemieckich, pojmano i odstawiono do najbliższych polskich oddziałów wojskowych. Cała organizacja szpiegowska i wszystkie te komórki stowarzyszeń i partii politycznych mniejszości niemieckich brały udział w wywoływaniu paniki. Jednolitość informacji i pogłosek, jakie rozpowszechniali, świadczy wymownie o tym, że byli pouczeni z góry o tym, co mają mówić. Wszędzie wypuszczano wieści o kolosalnej przewadze niemieckiej broni pancernej, zarządzonym już rzekomo odwrocie wojsk polskich na linii Wisły. O okrucieństwach, jakich Niemcy dopuszczali się w miastach pogranicznych, które zajęli pierwszego dnia wojny. A wreszcie o rzekomych zarządzeniach rządu polskiego odnoszących się do ewakuacji ludności męskiej zdolnej do noszenia broni. Ludność tym samym ruszyła ślepo przed siebie. Zabierała nawozy dobytek i pędziła swój inwentarz. Na drogach powstawał niebywały ścisk i zator. Oddziały polskie nie mogły się przegrupować, bo szosy były zatkane. Odwrotnie, oddziały niemieckie posuwały się w kraju opuszczonym, unikając oczu mieszkańców i przeszkód, jakie ewentualnie Polacy mogli im stawiać. Do powiększenia psychozy opuszczania siedzib przyczyniła się dodatkowo spóźniona mobilizacja polska, która polecała wycofać część najcenniejszego inwentarza i zapasów na wschód. To wycofanie mobilizacyjne przeprowadzone na polecenie władz splotło się z samorzutnym wywołanym przez agentów niemieckich ruchem ludności i powiększyło jeszcze chaos, tarasując zupełnie drogi i zupełnie blokowało możliwość jakiegokolwiek manewru polskich wojsk. Do takiego zatoru doszło na drodze prowadzącej na front północny. Oddziały polskie, posiłki artyleryjskie i pancerne musiały godzinami rozładowywać drogi, stosując niejednokrotnie aż z przykrością brutalne środki. Drogi i pobocza pełne były bezpańskiego bydła, które właściciele pogubili w nieustannej rzece ludzi ciągnących z zachodu.
Te tłumy wygnańców były co chwila atakowane przez Luftwaffe, ostrzeliwujące je z karabinów maszynowych i obrzucające bombami. Ataki te były prowadzone bez litości dla bezbronnej ludności cywilnej i całkiem świadomie od trzeciego dnia wojny. Sytuacja na drogach miała niebagatelne znaczenie dla sukcesu niemieckiej operacji. Plan ataku na Polskę był skuteczny i bardzo dobrze opracowany. Przenieśmy się jednak o kilkanaście dni wcześniej. Jeszcze do sierpnia 1939 roku. Do dnia, który został wyznaczony w mrocznym budynku Kancelarii Rzeszy jako pierwsza data rozpoczęcia ataku na Polskę. Mało kto dziś pamięta, że Hitler chciał rozpocząć wojnę 26 sierpnia. Jednak dzień wcześniej polska dyplomacja podpisała umowy sojusznicze z Wielką Brytanią i Francją, na mocy których Paryż i Londyn zobowiązywały się do przyjścia nam z pomocą w razie ataku Niemiec. Planowana przez Hitlera szybka wojna z izolowaną Polską mogła przerodzić się w konflikt europejski z mocarstwami na zachodzie. Berlin musiał tę okoliczność przeanalizować, dlatego data ataku przesunięto. Nie wszyscy jednak o tym się w porę dowiedzieli. Jednym z takich niedoinformowanych żołnierzy niemieckich był pechowy porucznik Abwery Heinz Albrecht Hatzner. Dowodził on oddziałem dywersyjnym mającym przechwycić strategicznie ważny tunel kolejowy, którym stacjonująca na Słowacji niemiecka 7. Dywizja Górska miała wkroczyć na Śląsk. Tunel znajdował się na Zaolziu. Polska zajęła je niecały rok wcześniej, przyłączając się do rozbioru Czechosłowacji przez III Rzeszę. Gdy wieczorem 25 sierpnia z Berlina przyszedł rozkaz do wstrzymania ataku na Polskę, porucznik Hatzner i jego ludzie przekraczali już polską granicę. Ich celem była położona w pobliżu 600-metrowego tunelu stacja kolejowa w Jabłonkowie. Agenci Abwery zajęli ją 26 sierpnia nad ranem, ale kolejarze zdążyli zaalarmować żołnierzy strzegących strategicznie ważnego tunelu. Gdy oddział niemiecki zbliżył się do wylotu tunelu, został zasypany ogniem z broni maszynowej i musiał się wycofać. Zbliżała się 5 rano. Wedle informacji, które posiadał Hatzner, atak na Polskę powinien już trwać. Wystarczyło więc tylko poczekać na wsparcie nadciągających czołgów. Oczekiwanie przedłużało się, dlatego porucznik zadzwonił w końcu do dowództwa na Słowacji. Tam dowiedział się, że ma się wycofać, bo wojny na razie nie będzie. Niemcy przeprosili nawet Polskę za incydent, mający być dziełem jakiegoś szaleńca. Przeprosili, ale w międzyczasie planowali swoją słynną prowokację. Napad na radiostację gliwicką stanowił tylko fragment znacznie szerzej zakrojonej akcji koordynowanej przez SD. Akcji o kryptonimie Tannenberg. Obejmowała ona zarówno cały ciąg granicznych prowokacji. Oprócz Gliwic podobny charakter nosiły napady na niemiecki posterunek celny w Stodołach oraz leśniczówkę w Byczynie, ale także symulowane zamachy na niemieckie instytucje i symbole, czy to w województwie śląskim, czy na Pomorzu i Wielkopolsce. W Katowicach agenci SD podłożyli nawet bombę pod machem drukarni Katowicer Zeitung, czołowego niemieckiego dziennika w województwie śląskim, dość jednoznacznie sekundującego hitlerowcom. Człowiekiem, który może być uznany za wielki symbol początku wojny, mógł być ten, który prowadził wraz z 5 SS-manami atak na radiostację w Gliwicach. Atak będący w istocie dość toporną, ale jednocześnie bardzo okrutną prowokacją służb III Rzeszy. Nazywał się Alfred Neujox, a sama historia jego życia i kariery pełna jest pogmatwanych wątków, przerażająco okrutnych występków, które po wojnie pozostały bez żadnej kary. Ten SS-man, żyjąc wygodnie w RFN, miał mówić: byłem agentem pozostającym poza dobrem i złem. ...31 sierpnia, około godziny 20, Sturmanführer Neujox rozpoczął inscenizowany atak na nadajnik w Gliwicach. Niemcy mieli także przygotowaną akcję uwiarygadniającą atak. Wcześniej porwano mającego polskie pochodzenie byłego powstańca śląskiego Franciszka Honioka. Przywieziono uderzonego zastrzykiem i zastrzelono oraz pozostawiono jako dowód, że napastnikami byli polscy powstańcy. W tym samym czasie miały miejsce inne prowokacje na Śląsku. Niemcy wykorzystali więźniów swoich obozów koncentracyjnych, podrzucanych w polskich mundurach i rozstrzeliwanych na miejscu. Świat obudził się ze zdumiewającą wiadomością, że Polska rozpoczęła niesprowokowany atak na hitlerowskie Niemcy, a siły niemieckie odpowiedziały ogniem. Niemiecka akcja w Gliwicach nie była do końca udana.
Radiostacja nie nadawała wówczas własnego materiału, a jedynie program innej stacji. Radiostacja Gliwicka składała się bowiem z dwóch obiektów oddalonych od siebie o 4 km, połączonych podziemnym kablem teletechnicznym. W jednym było studio radiowe z mikrofonami, w drugim obiekcie przekaźnika znajdował się jedynie mikrofon burzowy. Napastnicy o tym nie wiedzieli. Dywersanci zaczęli gorączkowo szukać możliwości nadania jakiegokolwiek przekazu. Po odnalezieniu mikrofonu ze względów technicznych wyemitowano jedynie początek planowanego przemówienia. Kiedy grupa wokół Neuxa się wycofała, donieśli Berlinowi, że rozkaz został pomyślnie wykonany. Propaganda zaczęła wykorzystywać to wydarzenie. Nowe zdjęcia miały sprawiać bardziej dramatyczne wrażenie. Następnego dnia Folkische Beobachter tytułował swój artykuł „Skandaliczny atak band na nadajnik w Gliwicach” i donosił o polskich hordach odpowiedzialnych za wybuch wojny. W przemówieniu do Reichstagu z 1 września 1939 roku Hitler nie wspominał wprost o incydencie w Gliwicach, ale powiedział: „Dziś w nocy Polska po raz pierwszy na naszym terytorium kazała strzelać do nas swym regularnym żołnierzom. Od godziny 5:45 odpowiadamy im strzałami. Od tej chwili na bombę odpowie się bombą”. Fragment, w którym twierdził, że Polacy działają już z regularnym wojskiem na terytorium Niemiec, najwyraźniej nawiązywał do innego zdarzenia. Fakt, że Folkische Beobachter mówił o ataku band, jest wskazówką, że ówczesna propaganda dotycząca Gliwic również nie znalazła swojego miejsca w tej gazecie. W rzeczywistości agenci niemieckich tajnych służb zorganizowali tej nocy strzelaninę w komorze celnej i w leśniczówce w przygranicznym rejonie. Wykorzystano tam także 150 polskich mundurów, które specjalnie zorganizowano na potrzeby tego projektu. Dziś wiemy, że mężczyźni wokół Alfreda Neuxa byli ubrani po cywilnemu, a on sam został wybrany na dowódcę, ponieważ, choć słynął z bycia pijakiem i awanturnikiem, miał już doświadczenie w wykonywaniu takich specjalnych zadań. W szkole szermierki z Bernau dywersanci uczyli się polskiego pozdrowienia oraz zapuszczali brody i baki zgodnie z ówczesną modą panującą w Polsce. Ich zadanie miało polegać na zaatakowaniu niemieckiej stacji radiowej w przebraniu polskich bojowników, wyemitowaniu przemowy pełnej nienawiści wobec Niemców i pozostawieniu na miejscu jednej ofiary. Kim był człowiek, który rozpoczął II wojnę światową? Kariera Neuxa sama w sobie jest niesamowita. Urodził się w 1911 roku w Kilonii. Od 20 roku życia był już członkiem NSDAP i SS. W swoim rodzinnym mieście zasunął przede wszystkim jako zbir biorący udział w ulicznych bójkach. Przeżył okres bezrobocia i w ciągu kilku lat stał się kimś, kto miał własne biuro w Berlinie, sekretarkę i kilku pracowników. Szybko awansował na wysokie stanowiska i naprawdę nieźle zarabiał. W 1934 roku objął kierownicze stanowisko w SD w Berlinie i już w wieku 23 lat piął się po szczeblach kariery. Jeśli spojrzeć na to, co robił w imieniu SD, to niewiele różnił się od zwykłego przestępcy. Był porywaczem, fałszerzem, mordercą, a na koniec miał dostarczyć pretekst do wywołania II wojny światowej. Sam Neuxa widział sprawę nieco inaczej. Postrzegał siebie jako swego rodzaju niemieckiego agenta, czy raczej superagenta, bohatera powieści szpiegowskich, które chętnie czytał. Podobnie jak wielu jego rówieśników. I rzeczywiście, dokładnie tak samo przedstawiała go prasa niemiecka w latach 60. XX wieku. Był opisywany jako ktoś, kto co prawda popełniał przestępstwa, w końcu był bardzo aktywnym dywersantem, miał liczne przygody, ale tak naprawdę nie był za żadne z tych zbrodni odpowiedzialny, bo działał na rozkaz nazistów. Po wojennych publikacjach jego przygody są prawie pozbawione brutalności i zezwierzęcenia, przedstawiane bardziej jako historie wywiadowcze, a Neuxa nie jest krytykowany za swoje występki. Istotnie, bo odpowiednio sformułowane i napisane perypetie tego człowieka mogą pozbawić nas trzeźwej oceny sytuacji. Najbardziej spektakularne akcje, takie jak porwanie dwóch brytyjskich tajnych agentów z Holandii czy założenie warsztatu fałszerskiego, mogą urzekać czytelnika niczym akcje z filmów z kategorii dobry bandyta. Należy jednak pamiętać o tym, że Neuxa był przede wszystkim przekonanym narodowym socjalistą i zabójcą kontraktowym, bezpośrednio zamieszanym w co najmniej trzy morderstwa. W latach 1934-1939 powierzano mu bardzo różne zadania. Kierowcy, pracownika biurowego, pracownika kontrwywiadu i sabotażu, wywiadu zagranicznego oraz szefa wydziału technicznego. W 1935 roku wytropił i zamordował radiooperatora antynazistowskiej grupy Czarny Front, który nadawał antyniemiecką propagandę z Czechosłowacji. W listopadzie 1939 roku przeprowadził porwanie dwóch brytyjskich tajnych agentów w neutralnej Holandii.
majora Richarda Stevensa i kapitana Sigismunda Painbesta. Słynny incydent w Venlo, który doprowadził do rozbicia całej zachodnioeuropejskiej sieci MI6. Opracował również genialny plan zrujnowania brytyjskiej gospodarki poprzez zalanie Wielkiej Brytanii fałszywymi banknotami o nominale 5 funtów. Służył później w administracji okupowanej Belgii, kierował brutalnym tłumieniem duńskiego ruchu oporu i pomógł założyć osławiony Salon Kitty, wysokiej klasy dom publiczny w Berlinie. Ten przybytek odwiedzali zarówno niemieccy, jak i zagraniczni dostojnicy, których następnie szantażował aparat bezpieczeństwa III Rzeszy. Dodatkowo pokoje, gdzie zabawiali się goście, były na podsłuchu, a sama Burdelmana była agentką SD. A skoro mowa o SD, to musimy na chwilę przenieść się do dzisiejszego Berlina. To, co widzicie na ekranie, to przejazd ulicą Niederkirchenstrasse. Dziś nie ma już śladu po przedwojennych budynkach, jest Muzeum Terroru i ozdobione kolorowymi flagami Muzeum Sztuki Martin Gropius-Bau. Jeszcze 80 lat temu było to jedne z najbardziej mrocznych miejsc Europy. To tu znajdowała się siedziba Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy i SS, czyli biura, w których urzędował sam autor prowokacji gliwickiej, architekt zagłady, Reinhard Heydrich. No jak z Budla Rzeszy, jednym z najskuteczniejszych agentów, takim trochę zbirem w białych rękawiczkach, wzorowym, amoralnym Niemcem. A do tego był właśnie zaufanym człowiekiem Heydricha. Później jednak wspominał, że popadał w częste konflikty ze starszym od siebie o 7 lat szefem. Nawet gdy z powodzeniem wykonał misję, był ganiony za drobne wykroczenia. Heydrich, jak mówił Noyox, był mściwym i sadystycznym mistrzem, który czekał na okazję, by skręcić mu kark. Akcja Gliwic nie przyniosła agentowi orderów i premii, ale burę. Został oskarżony o nieprzygotowanie akcji, utratę nerwów i spartaczenie misji. Niewykluczono, że Heydrich stał się pozbyć Noyoxa, ponieważ podwładny wiedział o nim zbyt wiele, zwłaszcza o nocnych wizytach w salonie Kitty. Stopniowo Noyox zaczynał odczuwać skutki napiętych stosunków ze swoim szefem. Latem 1940 roku, jak powiedział później przesłuchującym go alianckim oficerom, przeszedł załamanie nerwowe i niechętnie przyznano mu przedłużone zwolnienie lekarskie. We wrześniu 1941 został wyzwany do Berlina i aresztowany. Oskarżony o korupcję, został pozbawiony stopnia i nakazano mu wstąpienie do Waffen-SS. Następnie został wysłany na front wschodni jako zwykły żołnierz. Tam ledwo uniknął przydziału do batalionu karnego. Nie miał złudzeń, Heydrich próbował go zlikwidować. Jednak pomimo tych przeciwności udało mu się przeżyć. W czasie 6 miesięcy służby był 4-krotnie ranny i został zwolniony z wojska ze względów zdrowotnych. Mógł pochwalić się obrażeniami od odłamków, podwójnym wrzodem dwunastnicy i żółtaczką. Wrócił do Berlina i w lipcu 1942 roku został formalnie zwolniony ze służby. Tylko że wcześniej problem agenta ze swoim prześladowcą, czyli szefem, sam się rozwiązał. A raczej rozwiązali go żołnierze czeskiego ruchu oporu, którzy w czerwcu w Pradze dokonali dość kuriozalnego, ale finalnie skutecznego zamachu na Heydricha. Wielkie nieszczęście i żałoba III Rzeszy, bo ten zbrodniarz był traktowany jako heros narodu, oznaczało również ulgę dla Noyoxa. Zresztą później stwierdził, że był w stanie znowu oddychać. Podjął pracę za biurkiem w niemieckiej administracji w Brukseli i pogrążył się w wygodnej rutynie, ciesząc się przywilejami okupacyjnego funkcjonariusza z belgijską kochanką u boku. Byli współpracownicy SD wciąż zwracali się do niego z prośbami o przeprowadzanie tajnych misji, czy to na Bałkanach, czy we Włoszech, czy w Danii. On jednak opierał się, powołując się na zły stan zdrowia, a jeśli był naciskany, zgadzał się pod warunkiem, że pozwoli mu się wrócić do Brukseli po zakończeniu operacji. Jednak jak później zeznawał w niewoli, entuzjazm do nazistowskiego reżimu zanikał. Po prostu wykonywał swoje obowiązki. Twierdził również, że wiosną 1944 roku natknął się na organizację antynazistowską o nazwie Ruch Wolnej Austrii. Kontakt został nawiązany przez podobnie myślącego starego przyjaciela z Kilonii, który był w austriackiej administracji SS, a po serii spotkań Noyox miał zgodzić się działać jako ich emisariusz. I to właśnie w tej roli został zatrzymany na froncie. Jak przystało na kogoś tak ważnego, Noyox po aresztowaniu przez aliantów został przewieziony do Wielkiej Brytanii. Przeszedł przez osławioną londyńską klatkę, ośrodek przetrzymywania niemieckich więźniów, a następnie przewieziono go do obozu 020, specjalnej jednostki, w której nawracano agentów wroga. Na każdym etapie był szczegółowo przesłuchiwany.
raz za razem opowiadał swoją historię. Przedstawiał się jako ofiara zimnych i patologicznych przełożonych. Jego kariera w SD została przedstawiona jako seria coraz bardziej zajadłych starć Heydrichem. Mówił, że wzbraniał się przed realizacją zadań, wykonywał je tylko po to, by nie być nazwanym tchórzem i surowo ukaranym. Nojok stwierdził, że próbował opuścić SD jesienią 1939 roku. Czuł, że był wielokrotnie pomijany przy awansach i chciał spróbować szczęścia w Luftwaffe. Jednak gdy Heydrich dowiedział się o tym, pokrzyżował mu plany, nie zgadzając się na przeniesienie swojego podwładnego. Miał zawetować 4 kolejne prośby Nojoksa o zwolnienie ze służby. Brytyjczycy oczywiście nie uwierzyli w historię tego bohatera. Wydaje się, że szybko odrzucili pomysł, że pracował dla SD, aby skompromitować austriacki ruch oporu, jednak wciąż nie wiedzieli, jaką rolę odgrywał. Opisywali go jako kopalnię informacji i chwalili jego prawdomówność i szczerość. Zauważyli z podziwem, że nigdy nie prosił o zawarcie układu i że był w pełni przygotowany na poniesienie konsekwencji swoich działań. Nie mogli jednak zaakceptować i zrozumieć jego rzekomego ataku wyrzutów sumienia. Przedstawiali go w najbardziej bezkompromisowy sposób. Był zabójcą bez nienawiści i wstydu, bezdusznym mordercą, który był zdolny do wszelkich podstępnych działań i próbował udawać niewinną ofiarę nikczemnych mistrzów. Uważali, że opowieści o pobudkach jego ucieczki były całkowicie nieszczere. Prawdopodobnie próbował zapewnić sobie lepsze warunki. Brytyjczycy widzieli dwie możliwości. W najlepszym wypadku Nojaks był tchórzem próbującym ratować swoją skórę. W najgorszym mógł być zaangażowany w kolejny diaboliczny spisek nazistów. W jednym z raportów stwierdzono, że ten człowiek z całą pewnością powinien zostać skazany na śmierć. W dniu 31 sierpnia 1945 roku Nojaks został przeniesiony do amerykańskiej strefy okupacyjnej w Niemczech. Miał tam stanąć przed sądem jako zbrodniarz wojenny. Wkrótce jednak uciekł i choć jego zeznania zostały odczytane w Norymberdze, ich autor nadal pozostawał na wolności. Schwytany pod koniec lat 40. został postawiony przed sądem. Jednak bez względu na wszystkie swoje nikczemne czyny został oskarżony jedynie przez duński rząd. Po odsiedzeniu zaledwie 3 lat zniknął w powojennej nieświadomości. Brytyjczycy mogli mieć rację co do dużej części historii Nojaksa. Oczywiście, że był nałogowym i profesjonalnym kłamcą. Był również całkowicie pozbawionym skrupułów i nie niepokojonym przez moralność czy sumienie człowiekiem, zdolnym do wszystkiego, jak twierdził jeden z jego towarzyszy z SS. Według innego stowarzyszy był człowiekiem, który sprzedałby własną matkę. Sama historia jego życia wskazywała, że nie można mu ufać. Nojaks więc został po raz kolejny przedstawiony jako tchórz, a nawet zdrajca. Możliwe jednak, że był bardziej złożonym przypadkiem niż Brytyjczycy sobie wyobrażali. Jego powiązania z austriackim ruchem oporu były z pewnością wymysłem, podobnie jak jego rzekome załamanie nerwowe. Z perspektywy kilkudziesięciu lat, wiele z pozostałej części jego historii nosi znamiona prawdy. Heydrich rzeczywiście był kapryśny i mściwy, a inne źródła potwierdziły, że jego relacje z Nojaksem nieodwracalnie się popsuły. Nojaks służył następnie na froncie wschodnim i powrócił jako inwalida. Później zmęczony i rozczarowany swoimi doświadczeniami, być może starał się zniknąć w belgijskich władzach okupacyjnych i przy pierwszej okazji poddać się aliantom. Jego ucieczka była aktem bezczelnego odruchu samozachowawczego, ale mimo wszystko była to ucieczka. Co więcej, wcielenie jej w czyn wymagało pewnego stopnia przekonania o sukcesie, jeśli nie odwagi. Czytając brytyjskie raporty z przesłuchań, czasami wydaje się, że Nojaks zyskałby więcej szacunku ze strony Brytyjczyków, gdyby walczył do ostatniego stanowiska w Berlinie. Nie jest to oczywiście próba wybielania czy rehabilitacji tego człowieka, byłoby to bezczelne. Alfred Nojaks był zdeklarowanym mordercą, porywaczem i złodziejem. Jest to raczej próba zamknięcia księgi jednej z najbardziej tajemniczych i faktycznie niesławnych postaci III Rzeszy. W większości opublikowanych źródeł Nojaks pojawia się jako mroczna kocia łapa Heydricha, pojawiająca się w Gliwicach, w Venlo i innych miejscach, często z krwawymi konsekwencjami. Stał się mityczną postacią, bohaterem, który wykonywał te wszystkie rozkazy. Ale poza tym mitem pozostawał praktycznie nieznany. Niezależnie od tego, jakie są wnioski na temat jego sprawy, jedno jest pewne. Ciekawa historia Alfreda Nojaksa zasługuje na to, żeby ją opowiadać. W wyniku wydarzeń wojennych sprawa Gliwicka szybko poszła w zapomnienie. Młody dziennikarz Günter Pace usłyszał o tych wydarzeniach dopiero podczas procesów norymberskich. Uważał jednak, że dywersanci Nojaksa, którzy uciekli do Amerykanów pod koniec wojny, zostali kupieni, a historia ataku była kłamstwem propagandowym aliantów. Jednak cała sprawa nie dawała mu spokoju.
Ostatecznie Pace odnalazł w Hamburgu naszego bohatera i opisał jego wspomnienia w książce Człowiek, który rozpoczął wojnę. Została ona opublikowana w roku 1960. Choć Noyox szczerze mówił o swoich zbrodniach w imieniu SS, nie postawiono mu nigdy konkretnych zarzutów. Był kilkakrotnie oskarżany, jednak nie poniósł kary, na jaką mogłoby się wydawać zasługiwał. Twierdzi się, że po wojnie był także zaangażowany w organizację operacji Odessa i zajmował się umowami z rządem hiszpańskim, dostarczaniem byłym SS-manom fikcyjnych paszportów i organizowaniem funduszu na dalsze życie poza Europą. Noyox i jego współpracownicy mieli zajmować się tak zwanymi turystami, czyli nazistowskimi zbrodniarzami udającymi się do Ameryki Łacińskiej. Odpowiadali za ich transport i urządzenie się w nowej rzeczywistości. Później Noyox osiadł w Hamburgu i zmarł 27 lat po rozpoczęciu II wojny światowej jako szanowany biznesmen Republiki Federalnej Niemiec. W Gliwicach natomiast do dziś czci się pamięć Franciszka Honioka, Ślązaka, powstańca śląskiego, polskiego patrioty, który został zamordowany dla celów zbrodniczej prowokacji i może być uznany za pierwszą ofiarę II wojny światowej. Obejrzeliście albo wysłuchaliście jednego z 10 odcinków serii Historia II wojny, jakiej nie znacie. Przypominam, że to wspólny projekt Okruchów Historii i Historii, jakiej nie znacie. Obydwa fanpage znajdziecie na Facebooku, a odnośniki do wszystkich dotychczasowych odcinków w opisie materiału. Dzięki i do usłyszenia.